koła. Olej. Szel, nie? Mhm, tak, 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 tak. To jest Ameryka. Tu wiem, czeka. Każdy po kolei możemy sobie tak iść i odpalać. I odpalać, dokładnie. Piękne rzeczy, naprawdę. Dojeździ. Wielki szacun za taką robotę, kurde, naprawdę. Widzę, że tak ogólnie zobaczymy. Po lewej to ma pan pojazd współczesny, który do dzisiejszego dnia armia brytyjska używa, dlatego nie ma na nim uzbrojenia, bo on powinien być wyposażony w rakiety. FV Stormer, tu jest FV-432 Trojan, pływający transporter gąsienicowy, odpowiednik amerykańskiego M113. Obecnie już nieużywany, 65 rok produkcja, silnik Rolls-Royce. Jeszcze zaczepił właśnie wojnę w Zatoce. Pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, dlatego też i to malowanie na kołach wychodzi, bo był po prostu w piaskowym kolorze. Zresztą tamten widać w poprzednich błotnikach, też ten piaskowy kolor miał